Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Mandzio, no i mamy oficjalny i chyba ostatni teaser do FNAF World, czyli jest tutaj wszystkie postacie odmienione i komik 2016, czyli Scott napisał, że gra zostanie wydana w 2016 roku dopiero i nawet jest dopisek, że seriously, naprawdę. Znając Scotta, ja bym na to patrzył z przymrużeniem oka i bym się spodziewał gry gdzieś w okolicach Halloween, przecież wiadomo, że on nie potrafi dotrzymać słów. No cóż, co mogę dużo powiedzieć? W zasadzie to nie widziałem żadnej aktualizacji na Steamie i gdziekolwiek. Zobaczę jeszcze w źródło strony i tutaj również za bardzo nie widzę czegokolwiek, co mogłoby być podpowiedzią na temat gry. Jedyne, co jest wiadome i oczywiście tutaj widoczne, że wszystkie postacie zostały odmienione jeszcze. No w zasadzie bym miał zacząć wymieniać postacie od ostatniego update'a, o którym robiłem filmik, to mógłbym wymienić tutaj praktycznie 3/4 z nich, zatem po prostu przypatrzcie się na obrazku, co się zmieniło i raczej kto został dodany. Z takich bardziej nietypowych postaci to mają oczywiście Płaczące Martwe Dziecko, Paper Plate Boniego, Paper Plate Boya oraz Paper Plate Freddy'ego. Oprócz tego jeszcze mamy Shadow Boniego. I kto jest jeszcze taki ciekawszy i przydatny tutaj do nadmienienia? No wydaje mi się, że to tyle, co nie? Tam na samym końcu również mamy Fredbeara, tego starego Spring Boniego, co parę osób pisało, że to jest jakiś female Bonnie czy coś, że jakaś dziewczyna Bonnie. Nie, to jest po prostu Spring Bonnie, ta najstarsza wersja. No i poza tym mamy chyba potwierdzenie, ile tak naprawdę animatroników jest w grze. W zasadzie to jest dobry moment, żeby teraz zacząć tworzyć swoje teorie na temat normalnego FNAF-a, bo są tutaj wymienione absolutnie wszystkie postacie, jakie były w przekroju z ostatnich 4 gier. Nie została pominięta absolutnie żadna i myślę, że z takim czymś można już jakąkolwiek teorię wytworzyć. No jedynie oczywiście brakuje tutaj Purple Gaia i tak dalej. O, w zasadzie właśnie. Brakuje Purple Gaia. To jest coś ciekawego i na co chyba nikt nie zwrócił uwagi, że Scott całkowicie pominął te postacie. Ciekawe. No ale to byłoby na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.